Kończąc temat cyfrowego zapisu dźwięku na taśmach magnetycznych, choć pewnie też wspominając o atraku odniosę się do dysków magnetooptycznych, ale to będzie na marginesie, a mówimy sobie format zapisu kontrowersyjnego formatu DCC. Dlaczego kontrowersyjnego? No jest to format drogi, niewygodny, porzucony nawet przez twórcę, czyli Philipsa. Co prawda są próby wskrzeszenia taśm cyfrowych przez organizację DCC Muzeum, ale wątpię, żeby się to rozpowszechniło, skoro poczciwa kompakt kaset oferuje jakość dźwięku lepszą od radiofonii na falach UKF i nieco gorszą od CD. Dobry magnetofon i nowoczesna taśma, taka jak na przykład RTM, czyli Fox C60 i Splikit, chyba dobrze czytałem, Capture C60, oferują bardzo dobrą jakość, a wprawiony operator jest w stanie wykrzesać z takiego zestawu świetny dźwięk. Teraz na przykład mój głos słuchacie z nagrania z taśmy za pomocą magnetofonu ZK146 Stereo, który później przeniosę do komputera. Format kompresji stratnej nie dotyczy oczywiście RDAT i studyjnych wielościeżkowych modeli SDAT. Jeżeli chcecie kupić magnetofon z głowicą helikalną, uważnie segregujcie oferty. Wiele z aukcji proponuje deki do przeglądu lub bardzo stare modele. Mówiłem już wielokrotnie, format ten jest przestarzały, bo muzykę z radioodbiornika można zapisać nawet na komputerze z wejściem liniowym i programem Audacity bez problemów z jakością taśmy, ochrony jej przed zniszczeniem i problemów z mechanizmem magnetofonu. Zakup deka klasy Hi-Fi za 800 zł to moim zdaniem maksymalna kwota, jaką można wydać. No ale są oferty sprzedażowe za kilka tysięcy. I gdyby nawet to był nowy magnetofon do użytku domowego, to pewnie kosztowałby około 3000 zł. Używki powyżej 1000? Moim zdaniem nie warto. Ale nie narzucam swojej opinii, jeśli uznasz, że nie mam racji, to proszę napisz logiczny argument w komentarzu. DCC reklamowany jest jako format lepszy od CD, o czym mogliśmy przekonać się w poprzednim odcinku. Ale mnie nie przekonuje kompresja sygnału używana do zapisu informacji na taśmie. Jest to wariacja popularnego formatu MP3, a dokładnie MPEG Layer 1. Czy format zapisu, który usuwa jego zdaniem niesłyszalne dźwięki, ma przewagę nad formatem, który zapisuje wszystkie informacje? Są osoby, które z łatwością wychwytują różnicę między formatami kompresowanymi a formatami pełnymi. Ja też po chwili odsłuchu rozpoznam MP3 i nie muszę słuchać muzyki na sprzęcie high-endowym, żebym się połapał. Zanim nie zacznę opowieści o PASC, powiem słowo o swoich wrażeniach. Jeszcze 15 lat temu pracowałem jako przedstawiciel handlowy i dużo nocy spędziłem w hotelach poza domem. Przygotowałem sobie płyty z MP3 320 kbit na sekundę, przenośny odtwarzacz kompaktowy z możliwością czytania formatów skompresowanych, a to po to, żeby zaoszczędzić miejsca w torbie podróżnej, żeby nie ładować tam 10 płyt. Wieczorami słuchałem muzyki zamiast oglądać hotelowe telewizory, i ponieważ nie interesuje mnie z reguły program nadawany przez stacje telewizyjne. Raczyłem się po prostu muzyką. Jednak po powrocie do domu wkładałem do tego CD playera, który używałem w hotelach, oryginalne płyty, których tam słuchałem w formatach MP3 albo WMA. Już po kilku minutach stwierdzałem, że słucham innej muzyki, innej jakości, że słyszę dźwięki, których na skompresowanych formatach nie było. Są płyty, które znam na pamięć. Jedną z nich odtwarzałem przez okrągły rok w drodze do pracy i z pracy, bo mi się tak podobała. Znałem ją w wersji CD i MP3 i zawsze po kilku sekundach wiedziałem, który format gra. Czy więc zapis w formacie PASC może konkurować z formatem CD? Wielu sprzedawców opisuje sprzedawane magnetofony jako te z lepszym dźwiękiem od srebrnego krążka. Już w tym momencie można powiedzieć, że nie. Ale spróbujmy to udowodnić. Kompresja PASC to, jak podaje serwis www.hifi.pl, to Precision Adaptive Subband Coding. Technika kompresji sygnału audio zastosowana do zapisu dźwięku na kasetach DCC pozwala obniżyć strumień zapisywanych danych do poziomu 384 kbit na sekundę przy częstotliwości propagowania 48 kHz, a więc około 4 razy. System PASC może pobierać sygnał o częstotliwości propagowania 32, 44,1 lub 48 kHz. Sygnał dzielony jest najpierw na 32 podpasma o jednakowej szerokości. Następnie analizowany jest poziom sygnału w każdym podpaśmie i na podstawie znajomości zjawiska maskowania ustalany jest chwilowy próg słyszalności dla każdego podpasma.
Potem koder ustala, czy sygnał danego pasma jest słyszany, czy też nie. Pasma zakwalifikowane jako słyszalne są kodowane z różną dokładnością. System rozróżnia bowiem informacje według ich znaczenia. Wartość sygnału jest kodowana przy pomocy mantysy i mnożnika. Długość mantysy może być różnicowana od 2 do 15 bitów, w zależności od amplitudy sygnału powyżej dynamicznie ustalonego progu słyszenia, od szybkości zmian sygnału audio i od osiągalnego w danej chwili pasma na zapis danych. Chwilową słyszalność poszczególnych składowych sygnału, a także dokładność ich kodowania, określa się w odstępach co 12 próbek. Nagrania dokonane przy pomocy systemu PASK zbierały zazwyczaj dobre oceny za swoją jakość dźwiękową. Dodatkowe informacje, które znalazłem, mówią o tym, że eksperymenty z plikami nagranymi za pomocą nagrywarki DCC-175 wykazały, że PASK jest identyczny z kodekiem MPEG warstwa pierwsza, ale PASK wykorzystuje rzadką funkcję standardu ISO 11172-3. To jest dopełnienie. Dopełnienie jest konieczne, aby upewnić się, że przepływ strumienia danych na taśmie wynosi dokładnie 384 kbit na sekundę dla próbkowania 44,1 kHz. Chodzi zapewne o to, że każdy blok danych ma mieć dokładnie 420 bajtów na taśmie, niezależnie od tego, czy wykorzystywane są wszystkie, czy tylko 416 bajtów. Stąd sprzętowe odtwarzacze MP3 mają problem z kodowaniem PASC i tutaj muszą być używane specjalne kości. Zastanówmy się nad efektem maskowania. Jak to działa? Pierw należy wiedzieć, że kodery najpierw dzielą całe pasmo na kilka podpasm i dopiero w tych wydzielonych fragmentach dokonują obróbki sygnału. MP3 jest to 576 fragmentów pasma akustycznego, a w PASK 32. Pasmo każdego z nich jest więc tyle razy węższe od wejściowej szerokości pasma akustycznego. Zatem do próbkowania można użyć odpowiednio niższej częstotliwości. Jak podaje Wikipedia, kodek MP3 analizuje poszczególne pasma i na podstawie modelu psychoakustycznego określa, z jaką dokładnością należy zakodować każdy z nich i czy jest potrzeba uwzględnienia danego pasma. W ten sposób znacznie ograniczono ilość bitów potrzebnych do zakodowania, a szum kwantyzacji, mimo że znacznie większy niż w oryginale, jest tak ukształtowany, że jest niesłyszalny. Ponadto powstałe dane zapisuje się w postaci zmiennoprzecinkowej, co dodatkowo zmniejsza ich rozmiar. Tak przygotowane dane łączy się, dodając dane sterujące umożliwiające odkodowanie dźwięku, na końcu podaje się je kompresji bezstratnej i powstaje plik dźwiękowy w formacie MP1, MP2 lub MP3. Po więcej szczegółów odsyłam Was do właściwej strony. No ale nie powiedziałem nic o maskowaniu. Już to wyjaśniałem w filmie o przenośnym minidisku MZR90 Sony, gdzie Adaptive Transform Acoustic Coding, czyli ATRAC, format stratnej kompresji dźwięku stworzony przez firmę Sony, wykorzystuje takie samo zjawisko sposobu słyszenia ludzkiego ucha. ATRAC różni się od MP3 wszechstronnością tego drugiego, bowiem Sony przygotowało go tylko do kompresji 16-bitowego dźwięku PCM o częstotliwości próbkowania 44,1 kHz. Powtórzę teraz nieco informacji zawartych we wspomnianym filmie. Ucho słyszy tylko dźwięki powyżej danego poziomu głośności, zwanego progiem słyszenia. Najlepiej są słyszane częstotliwości w okolicach 4 kHz. Próg słyszenia zależy i od osoby, i częstotliwości dźwięku, ponieważ ucho ludzkie jest bardziej wrażliwe na częstotliwości o średnim zakresie. W związku z tym konieczne jest jedynie nagranie dźwięku powyżej progu słyszenia, pod warunkiem, że próg ten stanowi odniesienie zarówno dla nagrywania, jak i odtwarzania. Składowe o amplitudach leżących poniżej krzywej określającej próg słyszalności są eliminowane z sygnału oryginalnego bez utraty jakości. Na tej rycinie widać, że ucho słyszy dźwięki powyżej pewnego poziomu zwanego progiem słyszenia. Głośniejsze dźwięki ukrywają, czyli maskują delikatniejsze dźwięki. Szept, który doskonale słyszymy w cichym pokoju, nie będzie słyszany na ruchliwej ulicy. W rzeczywistości głośniejsze dźwięki dynamicznie dostosowują próg słyszenia. Dzięki technikom komputerowym możliwe jest śledzenie tej korekty progu, co powoduje, że konieczne jest nagrywanie tylko dźwięków powyżej tego progu dynamicznego. Oczywiście dotyczy to zarówno nagrywania, jak i odtwarzania. Zjawisko maskowania opiera się na tym, że przeciętny człowiek nie jest zdolny usłyszeć równocześnie słabego i silnego tonu, które są blisko siebie. Innymi słowy, głośniejsze tony maskują dźwięki o podobnych częstotliwościach, ale mniejszych amplitudach. Widziałem doświadczenie i na większości obecnych tam ta teoria się potwierdziła.
Rejestrowane są więc dźwięki tylko te, które zdaniem algorytmu człowiek może usłyszeć. Musimy pamiętać, że mówimy tu o przeciętnym Homo sapiens. W rezultacie ilość zapisanych danych zmniejszamy kilkukrotnie. Na rycinie widzicie, że głośniejsze dźwięki maskują ciche dźwięki. Dodatkowo na taśmie zapisywane są dane nadmiarowe, które służą do korekcji błędów. Philips twierdzi, że można usunąć jedną z 9 ścieżek i dźwięk będzie poprawny. System został tak zaprojektowany, żeby 3 mm ubytku w nośniku nie spowodowały zaniku w odtwarzanej muzyce. Na koniec krótkiej analizy cyfrowych taśm. Czy warto kupić? Zależy to wszystko od tego, czy interesuje Cię samodzielne zapisywanie nagrań. Są osoby, które zgrywają kupione przez siebie pliki FLAC na taśmę jako kopię bezpieczeństwa, choć pewnie wystarczyłby do tego drugi dysk twardy. Można też używać komputera jako rejestratora, na przykład audycji radiowych, podobnie jak niegdyś magnetofonu. Myślę, że odrobina wprawy pomogłaby z komputerka Malina zrobić cyfrowy magnetofon zapisujący dane w pamięci flash. Magnetofony to urządzenia dla osób, które godzą się na niewygodę użytkowania, częste konserwacje, przeglądy. Urządzenia jednak oferują dobrą jakość dźwięku i mogą pracować jako zewnętrzna karta muzyczna do komputera. Ja sam używam swojego data w taki sposób. Komputer łączę z asynchronicznym konwerterem USB, a potem przewodem optycznym łączę magnetofon. Izoluję sobie w ten sposób źródło cyfrowych śmieci, czyli komputer, od przetwornika cyfra analog. Musimy też pamiętać, że magnetofony DCC z reguły mają kiepską sekcję do odtwarzania analogowych taśm, więc ich kompatybilność nie jest mocnym argumentem. Mówię na podstawie swojego doświadczenia, bo takich magnetofonów DCC już kilka przeserwisowałem. Do nagrywania na własny użytek plenerowych koncertów przez zewnętrzne mikrofony pewnie lepiej przyda się mini disk, który rolę takiego dyktafonu spełnia bardzo dobrze. Ani przenośny AirDAT, ani przenośny DCC nie są tanie. Wadą też jest długi dostęp do wolnego miejsca na taśmie, duże rozmiary takich magnetofonów, nie są one poręczne. Wydaje się, że możliwości, jakie dziś oferują nowoczesne smartfony z dużą ilością pamięci, serwisy strumieniowe, odtwarzacze sieciowe skutecznie przygwoździły próby reanimacji DCC czy krótkiego zrywu compact kaset. Nawet z wielu z Was ogląda ten film na ekranie swojego telefonu. No ale zalecam większe ekrany, zwłaszcza do filmów z napraw, bo ciężko czytelność schematu na małym ekranie. Tak więc, jeśli chcecie kupić jakiś cyfrowy magnetofon, kierujcie się rozsądkiem. Głowice są niedostępne, taśmy do tanich nie należą. Wydawanie fortuny nawet na okaz z fabryki nie jest zdroworozsądkowe. Okazją nazwę sprawny dek za 200 zł, atrakcyjną ofertą za 500, godną dłuższego zastanowienia za 1000 zł. Więcej bym jednak nie wydawał. Mam nadzieję, że warto było posłuchać o datach i dowiedzieć się kilku ciekawostek. Serdecznie Was pozdrawiam. Do następnego razu. Być może znowu będą lampy.